No i to jest przewodnik. A tak, no widzicie widzowie, dlaczego ktoś jest nazywany przewodnikiem? NSNP, nigdy się nie poddawaj. Właśnie tak. Jest, o, ładny. A w końcu! Witam wszystkich. Dzisiaj zmieniliśmy taktykę i skorzystaliśmy z pomocy Artura. Artur jest przewodnikiem wędkarskim tutaj na Czurszynie. Przywitaj się. Siemanko. No i powiem tak, i Artur jest ogromnym fanem łowienia zrzutu. No dzisiaj będzie trochę live'a, ale głównie skupimy się na łowieniu zrzutu. No tak, na najklasyczniejszy sposób łowienia, który daje też chyba największą frajdę. No tak, bo nie wiesz co jest na końcu zestawu, nie? No. Co może ci wziąć, nie? Artur pokaże nam miejscówki, znaczy nam, mi. No, no ale też przy okazji, no, też będziecie mogli zerknąć, tak? O, patrzcie jak się owce pasą tam. Nie wiem czy widać, widać na pewno. Taki macie tutaj jest listy, nie? Jest tak pięknie tutaj. Nie, licznik złowionych ryb jest z tego, z dzisiaj. On codziennie się resetuje. Ale w sumie prawie że z całego wyjazdu też pasuje, bo na razie tylko jeden szczupak. Ale dzisiaj z pomocą Artura postaramy się to zmienić. Oczywiście wiadomo, ryby jak to ryby, kto łowi, ten wie. No nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo jak to będzie, ale będziemy walczyć tak długo, aż coś wywalczymy. Potem ma trochę padać. Mam nadzieję, że nie będzie to mocny deszcz. No ale jakby się mocno rozpadało, to niestety będę zmuszony live'a schować. Wczoraj Artur w ogóle zabrał, jak miał ten dzieciaczek? Kuba. Wczoraj Artur zabrał Kubę na ryby, takiego dzieciaczka, ile miał lat? 10 albo 11 lat. Jak i co on wczoraj? No 8.5 szczupaka, także... Szczupaka 8.5. Pierwsze kroki, ale to i tak z**i się, i tak ma lepsze wyniki niż ja. Fajnie, fajnie, że takie małe dzieciaki się jarają wędkarstwem, ale w sumie chyba każdy z nas to przerabia, bo mnie też ojciec zabierał. Dokładnie, miałeś dziadka, ojciec. No, zawsze się tak zaczyna, że ktoś z rodziny, no tata jego jest sumiorzem, nie? Tak, bardzo dobry sumiorzem. No, jakby jego ojciec powiedział, jako życiówkę suma ma młody, to się obaliłem, nie? 2,30? 231, no. 231, suma wyciągnął. I to sam chyba, nie? Bez pomocy w ogóle. No. Był jego. Ale powiem tak, presja mi zeszła, mam... Czy będzie ryba, czy nie, trudno. Wiadomo, że fajnie jak będzie, ale jak nie będzie, to się nie obrażę. Przyjechałem tu wypocząć. Potem zmienimy też powa, jak zaczniemy rzucać widzowie, to zmienimy powa z tego, z klaty będzie, nie? Także wszystkie ewentualne brania i tak dalej, wszystko będziecie widzieć. Rzuty co tutaj najlepiej założyć? Zacznij się nawet od tego, co masz tutaj, na lekko. Zaczniemy od klasyka. Ty, wiesz, zaczynamy tak, że jeden zaczyna, ty będziesz leciał na lekko, ja na ciężko. I zobaczymy... I skończymy, idziemy gramaturami, ty do góry, ja w dół. Zobaczysz, no, która gramatura chodzi, nie? Normalnie rzucaj tak jak widzisz. Troszkę ci zeszło na prawo, nie szkodzi, zacznij stąd, to będziesz leciał promieniem. Teraz tak, zostaw, otwórz. Zaporówka, opuszczamy pierwszy opad, żeby spadło ci w punkt. Dobra. I wtedy jedziesz po kolei sobie. Bo tak jak przytrzymasz, ostry spadł. No będzie spadł, jest no, szło po tym. No. Dopiero, nie? Ty bardziej łowisz na lekko. Ile to jest metrów? Rzuciłeś teraz na 8 metr, stoimy na 12. I lecimy. Zamykaj. Mam ciągnąć pod nie, czy? Zacznij od swojego ulubionego. I tylko jedno prośba, żebyś wytrzymał do końca opad, żeby nie będziesz czuł. No. Spionowała ci się. Wziął. Czyli do samego do końca aż się spionuje, bo to mówiłeś, że... Często jest po tą łódką, one odprowadzają i tylko już nie rysuje jak ślęta, ale strzał. No i co, jak już mam spionowane, to podciągnąć, tak? Wiesz co, czasami nawet przeciągnij tak do burty, tylko luźno, tak wiesz, kijem, jeszcze żeby dociągnąć i odczekaj, niech to się spionuje powolutku i jedziesz do góry już. Jak wypionuje ci, to jedziesz do góry, bo czasami jeszcze nawet ten taki, wiesz, przeciągnięcie no, przed samą łódką może go pobudzić. Jeszcze pobudzić, dokładnie. No robimy to, co daje efekt. Ale by było na rozkręconym hamulcu. To by było, dobrze, że nic nie wzięło. No ta, mam do Tutaj ta wcinka musi być ostra na tej głębokości. Wabranie miałem znowu, ja p***dolę. Łapa, łapa! K***a, no! Nic nie zrobię. Ale takie puknięcie takie, nie? Ale to była ryba na 100%. Nie, no dzisiaj będzie, siądzie coś dzisiaj, tylko ja muszę jeszcze w tempo trzeba. Ale powiem ci, że ciężko mi się łowi zawsze jak mam streama, wiesz? Jak się skupisz za bardzo na łowieniu, to się odcinasz od widzów, od czatu i tak dalej, to ci p***ą, że wiesz. Że ich olewasz, nie? Nie idzie wszystko naraz robić. Wiesz, gdyby był na dobrym chodzie, to ci to nie przeszkadza, bo to byłoby akcja-reakcja, to co wiesz. No to było delikatne, było, ale było puknięcie. Chciałbym poczuć takie prawdziwe sandaczowe, atomowe j***cie. Jakby łapanie ryb to była kwestia pieniędzy, to człowiek bym takie życiówki napalał się. Nie, ja powiedziałem, ja dzisiaj się słucham w 100% ciebie, jesteś przewodnikiem, także ufam ci w 100%, w 150 nawet. Ty mówisz, ja robię. Czyli próbujemy się dobrać do nich pod innym kątem. Dokładnie tak, bo tutaj wiesz, prawdopodobnie są te ryby, które gdzieś liznęłeś te, wiesz, te dwie, bo jest ich dosyć sporo. To branie mnie, ja jestem upośledzony, przysięgam. To jest trzecie branie, które z***em. Ale wiesz, no wiesz jak to z braniami jest. Dawno nie łowiłeś, bo to musisz to cytowe zapłacić. Nie? Ja p***dolę, ja jestem upośledzony, nie? Odpalą dzisiaj, k***a. I to mi się podoba, w końcu mówisz jak człowiek. Odpalą. Jest.
końcu. Ładny chyba, wiesz? Powiedziałem, że chyba masz który też się uginę. Szedł. Co ty mówisz? Kurwa! Ja p***, no nie! Tuszu, ty masz jakieś klątwę? No mój, ja mam klątwę, no przysięgam ci, kurwa! Ale to była dobra ryba. To była dobra ryba, ja p***. Powtarzasz. No kurwa! Lecisz dalej. Ale dobrze, kontakt z rybą jest. Dobra ryba była, dobra. Ma. Nie chcę widzieć. Nie chcę widzieć, nie wiem, ale podejrzewam, że 70 plus lekko miał. Stary, nie chcę cię widzieć. Co? Akcja, reakcja? No, to już było git. To już ładnie, zdecydowanie i od razu, wiesz, poczułem. Bo tamte to były takie niemrawe pstryknięcia, a tu było ładne jebanie, nie? Lololo. Z wiatrem, to leci. Dlatego ci ustawiłem, żebyś wiatr rzucał tutaj, no. Miał czucie wtedy, nie? Bo pod wiatr jest... Ciężko się podwiat łapie, no. Nie, to się smykło chyba po czymś. No, to mówię, wszystko co niepewne tak wcinasz, tak wcinasz. I tak lepiej spróbować niż kur... Dokładnie, bo wiesz, czasami jest, wiesz... Tym bardziej, że mam ten wiatr gdzieś tam troszkę, tego to czucie ucieka. No za... no. Skąd wiesz, że o tym myślałem? Wiesz, kiedy to będzie, jak popatrzysz w niebo... No, albo spojrzę na telefon, czy kurwa do widzów, na czat. Tak, sorry widzowie, na razie, że tak powiem, trochę was olewam. Bo chcę się skupić na tym, żeby wyciągnąć. Tak mi cały czas mi po głowie chodzi ten. Bo wiesz, jakby to był już ten pierwszy wyciągnięty, nie? To już masz luźną banię wtedy, nie? Lubiliśmy pauzę, wiesz? Hmm? Lubiliśmy taką pauzę przez chwilę i to wystarczyło. Czy sandaczu, jak będziesz kolował cały czas, żadnych, wiesz, przerw, bo tam jest... Ale ja mu nie dałem luzu, on zszedł po prostu, no. Ja mu nie dałem w ogóle luzu. Ale nie mam chyba jeszcze szybszego kija nawet. Nie, bo tu pisze, że ten... Że ten Skyline to jest dobry kij, ale może być za wolny na te czorsztyńskie pstryknięcia jeszcze w takim wietrze. Czy wiesz co, nie, tutaj akurat przy tym kiju spokojnie do wcięcia, także tutaj... No mi też się tak wydaje, nie? Po prostu niezapięta ryba idzie. No. Chyba zaczep, no. Raczej zaczep, bo było tak, że poczułem, jak mi przynęta spadła na dno, podwinąłem korbką, no i ten, że to musiał być zaczep. Ta, będę robił chyba przerwę, jak spłyniemy na przerwę na obiad, to wyłączę chyba live'a. Wyłączę, podmienię powerbanki. Godzinę półtorej połowimy i spłyniemy. Tak. Bierze obiad i idziemy obiad. Zamawiamy sobie do tego, do bazy, czy... Znaczy, to może ta fasolka może się źle skończyć na wodzie. Nie? Ja mam, pamiętaj, że jestem z miasta, ja mam delikatny brzuszek. Szybko się przestawisz. Ale ja myślałem, że to jest mniejsza miejscowość, nie? To są te Maniowy czy jakoś tak? A tam wszystko jest, ty. Lidl, Biedronka, jakiś Top Market, apteki, wszystko ten. Wszystko na miejscu. Ja myślałem, że to dziura jest, a to jest normalnie zwykłe miasto. Wyjedzie ryba. Co? Stąd wyjedzie ryba. Mówisz? No to bierz wędkę i łów też. Nie, ty ją wyholujesz. No weź Artur. Będę tuszą, ty ją wyholujesz. Ja w ciebie wierzę bardziej niż w siebie. Ale samemu mi się k***o łowi. No będę łowił, ale jakby im jeszcze rybę. O, to se k***o nie połowisz dzisiaj. Połowię. To se k***o dzisiaj nie połowisz, chłopie. Ale szczupak chyba. Mały sandacz. Zmiarowy. K***a, zjadliwy. Dawaj go tu na bok. W końcu! Obiecałeś mi, że k***a złowię i złowię. To nie jest to! Sądocz! K***a, jaki ładny. Cieszę się bardzo, że nie chodzi mi o ryby, tylko że wciąłeś w tempo. No, ale tak dziwnie k***a, no wiesz, właśnie. To mi się podoba. Ten był taki zjadliwy, ale by był smaczny, ja po takich trzech dniach nic nie łowienia, klątwa przełamana. Ale tamten to musiał być nie wiem, nie? Bo tamtego było tak czuć na kiju. NSNP, nigdy się nie poddawaj. Właśnie tak. No tamten myślę, że mógł pod 80 podchodzić, no. Jednak łowienie zrzutu to łowienie zrzutu, co? Ja też lubię. To mówię, no chciałem tego live'a pomęczyć, bo mówię, chcę się go nauczyć, nie? Ale ja się podjarałem. Podjarałem się na ten czorsztyn, bo widziałem właśnie te zdjęcia, to wszystko tu, te opowieści od Kabata, od wszystkich, że tu naprawdę jest ryba, ale też no ryba jest, bo widać ją i na zapisach i wszędzie, ale trzeba umieć tu łowić, kurwa, nie? Naprawdę jest ciężki zbiornik,
No, ja ci powiem. Ja na pewno spokorniałem przez ten pobyt tutaj. Ja mówię, na ten koniec października na pewno tu przyjeżdżam. Jak już na pewno będę na Rożnowie, końcówka października, no to już głupio tu nie przyjechać, chociaż na dwa dni. Przyjdzie na nie pora, a teraz jest chyba pora na obiad. Szybki obiad i potem ten, ja tylko podmienię, widzowie, zrobimy przerwę, ja podmienię powerbanki i tak dalej, wszystko podładuję, włączę do ładowania resztę i ten, i widzimy się po przerwie obiadowej i walimy wtedy do 19.20. Dobra, widzowie, widzimy się po przerwie obiadowej. Była przerwa na obiadek, na kibelek, wszystko było. Patrzcie, tu mam, kurwa, takie od koguta, zobaczymy, czy się sprawdzą, ponoć są łowne, kogut. Na 5-0 go 6-0 nawet? Nie wziąłem. Widzowie, jest spora szansa na kolejną rybę. Jak spływaliśmy, to po drodze widzieliśmy, że się ładnie zaczynają pokazywać. Ładnie to się prezentuje, ta perełka. Bardzo ładna guma, fajna. Zobaczymy, może coś dziubnie na nią. No i oczywiście na główkach z BKK. Ostre w... Kto to siedzi? To jest Artur Matuszewski. Przewodnik wędkarski. No i też do Mikado należy, nie? Do drużyny. Może zapraszamy do Artura na Instagrama. Jak chcecie też ogarnąć sobie taką wyprawę na rybki, to bardzo polecam. No, samochód był, k***a. Ty człowieku, byłem w Holandii. Łapaliśmy na takim kanale. Miałem taką, k***a, taki wirujący ogonek. Ale taki, k***a, 12-gramowy, nie? Leciał, k***a, jak torpeda. Jak zak***ałem, to tak mówię, leci. Nagle, k***a, patrzę, wybiera mi żyłkę, nie? Znaczy plecionkę mi wybiera. Zatrzymałem ten, zamknąłem kabłą, naciągnęło się, tyka w pół, mówię, k***a, co jest, nie? Zerwało się, k***a. A ja się okazało, że przerzuciłem za kanał. Za kanałem była od razu droga i auto jechało. I w te auto wykupiłem, zaczepiła się przynęta auto i mi zerwał. K***a, się tylko modliłem, żeby mu szyby nie jebał, czy coś, żeby się nie nawrócił. Nie, to nie jest moja łódź, to jest łódź Artura. Ale to jest ta sama barka łodzi, Pelagic. Musimy złapać jakąś Sandy. Sandat 60+, ewentualnie szczupak 80 w górę. Oczywiście mówimy złapy, bo to za to trochę inne. Złapy, nie? No. Nie, tak, ja łapy. Ci powiem, że tego werta chyba odpuścimy totalnie. Chyba, że już ten totalny taki wieczór i faktycznie coś wyjdzie. Jak będzie coś ciekawego, to możemy spuścić, nie? Było parę ryb fajnych takich, wiesz, do napłynięcia do werta. Nie powiem, że nie. Nawet tego, co wiesz, co ci wychodzi, nie? Ale pokatujemy, widzowie, jeszcze czorsztyn. Bo mówię, no mocno spokarniałem przez to łowisko. Mocno dał w dupę. Nie kupiłem. Dostałem taki duży, jeszcze taki mniejszy. Zojirushi, japońska marka. Favorite jest dystrybutorem tego na Europę. W trzecim rzucie będzie ryba, jak tak, przelewasz mi 50 zł. Okej, nie ma problemu. No to siebie statek i sko. Siedzi. Nie, mały. Daj podbierak, powie czego. Niejadalny, k***a, nawet. Ale nie kogucika. Kogut! Dzięki za gumę! Tylko zrób taką, żeby większy brał. Maluszek. Ale ma pas. Ale wziął. No to lecimy dalej. To był trzeci rzut? To nie był trzeci rzut, k***a. To był drugi, w drugim to było przecież. Pierwszy miałeś jakieś puknięcie. Tak. A patrz, widziałeś, jak mam mały ten sandaczyk, a w jaką gumę, k***a, walną? Ten rozmiar naprawdę, tak jak powiedziałeś, że tutaj rozmiar nie gra roli, no, dokładnie. Jak żrą, to p***ę. Dokładnie. Lepszy, jadalny. Jadalny! Artur! Oeko! A, ty śmieć mały. Co za k***a gnojek, nie? Dobrze, że nie uszkodził, flułu nie chcę do tego. Tak, dobrze, nie od... Co za k***a gnida mała. Śluzok k***a. Pierdolę od razu. Nie, no dobra, nie ma co narzekać, bo przecież się k***a nic nie brało, a teraz narzekam po szczupaczek. Dokładnie tak. Ryba jest ryba. Ale tak, k***a, ci powiem, sandaczowo wziął. Bo to wiesz, gleby, nie? No. Jakie główki? Aha, pytałeś o gumę i główkę. No teraz mam gumę od koguta, która jak widać łowi, a główkę mam z BKK, 12 gramów, hak 5-0. Myślałem, że jadalne, bo tak bokiem szedł przez chwilę i dawał opór, no. Za Andrzeja był chcięty, to... Yeah! Dobry. Ładny? Pięknie, jedziesz, Artur, k***a, pokaż. Lepiej niż dobry. Wygląda mi na szczupak. Szczupak? O k***a, ale lufa ładna, sandacz. Czekaj, daj go tu. No, dawaj. Ale piękny smok. No i to jest przewodnik, k***a, tak? No. To miałeś ty zrobić. No dobra, nie przejmuj się, k***a.
Pięknie, dobrze na streamku, ładnie wszystko widać. I właśnie widzicie, widzowie, dlaczego ktoś jest nazywany przewodnikiem? Ale piękny smok. Nie no, ja nie mogę jej dotknąć, bo będę miał klątwę Janusza. To ładny, grubych, ale ładny. Masz go odpiętego już? Tak. Zaprezentuj to ładnego, kurwa. No myślę, że takiego mogłem mieć wcześniej. Taki jest. Ładny, ładny zedzik. Dawaj go na matę. 70. No myślę, że takiego wtedy mogłem mieć, kurwa. Pięknie, gratulacje. To teraz ja, kurwa. Yes. Nie, to nie jest dobre. Nie jest dobra? Nie, to jest mały. Ale szczupaczek chyba, wiesz? Myślisz? Nie, sandaczek mały. Tam się wypiął jeszcze nawet. To dobrze przyjmuje. Ale by był smaczny, ja p***dolę. Zwierciałby, nie? O Jezu, na masełku by kurwa wleciał. Ale delikatnie strasznie puknął. Pół godzinki jeszcze, k***a, do końca. Jeszcze coś wychachmęcimy. Do cimnego normalnie. Do której na rybach? Do 19.20, bo do tej godziny można łowić tutaj. Godzinę po zachodzie słońca, nie? No a Arturo to tu p***bał 70-taka, k***a. Ładnego, grubasa. Jest! O k***a, ładny. O kurwa. Zszedł. Tak miało być. Przypadł bioraku, spadł. Kurwa. Poprawka jeszcze masz 3 minuty. Ja p***le. Nie no, życiuwa, k***a. Znowu spadł. Ja p***ole, nie? Chyba mać. Przy samym podbieraku. No nie jest mi dane, k***a, żeby życiówkę wyciągnąć dzisiaj. A ładny był też. Drugą miałeś dzisiaj na koniec. Ładny był. Też był 70. To by było coś pięknego na koniec, tak, ale... Nie udało się niestety, k***a, dzisiaj pobić życiówki. Dziękuję ci bardzo, Artur. Ja też dzięki za miłe towarzystwo, rewelacje. Ja jestem zadowolony, naprawdę. Odczarowałeś moją klątwę. Nie do końca, bo k***a, wiesz co? Znaczy nie, no wiesz, zabrakło szczęścia po prostu. Po prostu zabrakło szczęścia, nie? A k***a, przy samym podbieraku. Nie wiem, czy w ogóle to było widać na kamerce. Myślę, że tak, bo ja wjechałem z podbierakiem i to tak... No... Bardziej na czuja już, nie? Mi się wydaje, że on też taką lekką świecę zrobił, jak go wyciągnąłem na powierzchnię i się zawinął się i poszła dźwignia na ten i się wypił. Ale ogólnie powiem ci, że tam... Ale no... Nie, było dobrze. Dwie życiówki mi umknęły dzisiaj. K***a, no trudno. Jutro je pobiję w samotynie, a ja obiecuję ci, że jutro jeszcze pobijemy w pojedynku. Będzie dobrze. Trochę się odczarowałem, no ale nie zawsze można mieć wszystko, co się chce. No nic, widzowie. Dziękuję wam bardzo za towarzystwo, za wszystkie donaty, suby, za obecność. Oczywiście serdecznie was zapraszam do śledzenia Artura. Przypomnij Instagrama. Tak. Artur Manik Matuszewski. No,